frekwencja nie jest stuprocentowa, stwierdziliśmy, że zrobimy taki krótki przegląd tego, co trzeba do gruntowania. Więc zawsze będziemy w naszej pracowni używać kleju króliczego. On jest klejem skórnym. Tu jest akurat firmy Kremer, mamy ten klej. I ważna rzecz na początku, którą zaznaczę, że klej będziemy zawsze ważyć. To nie będziemy objętościowo mierzyć, tylko będziemy ważyć na wadze. Dlatego, że klej ma większą objętość niż woda w takim samym naczyniu. Tu już sobie można sobie zrobić w domu taką rzecz. Jeden raz zważyć, na przykład tutaj mamy naczynie, które waży 333 gramy i musimy to wyzerować. Coś się tu nie chce wyzerować. No powiedzmy, to się wyzerowało. I musimy odmierzyć 100 gramów. Ja sobie już wcześniej to zmierzyłam, zrobiłam taką metkę. Bo 100 gramów się nie równa 100 ml, to będzie więcej. I na przykład zrobić sobie w domu taką miarkę, która będzie pokazywać, oj, rozsypałam to wszystko, będzie pokazywać, ile tak naprawdę kleju się mieści w 100 gramach. I taką miarką możemy później sprawdzać, powiedzmy, bez wagi już. Natomiast jeśli chodzi o proporcje, które będą nam potrzebne, to będziemy używać kleju 9% na całą rozciągłość i do przeklejania deski, i do potem dodawania kredy, jeśli chodzi o gruntowanie deski. Czyli 9% liczymy tak, nie dodajemy do 100 gramów 9 gramów kleju, tylko ze 100 gramów roztworu, który u nas z tego wyjdzie, odejmujemy te 9 gramów, czyli bierzemy 9 gramów kleju i 91 gramów wody. Mówię w gramach, a nie w mililitrach, żeby wprowadzić jednolity system. I tak mniej więcej już policzyłam też na przykładzie jakichś innych gruntowań. No na jedną deskę, jak mamy tylko jedną deskę, to musimy liczyć się z tym, że gdzieś 15 gramów suchego kleju nam będzie potrzebne. Czyli taka, no, tego powinno starczyć na jedną deskę. Więc bierzemy zimną wodę, powiedzmy tutaj rozrabiałam jako litr, to robiłam litr kleju, więc bierzemy zimną wodę, bierzemy 910 gramów wody i dodajemy 90 gramów kleju. Trzeba to zrobić wcześniej, nie można tego robić tuż przed gruntowaniem, dlatego że klej musi spęcznieć, on tutaj ma takie małe perełki, takie suche. A później będzie zdjęcie do tego jeszcze, zrobiłam spęczeniowe, zdjęcie spęczeniowe kleju. On tutaj od wczoraj stał. Wystarczy 5-6 godzin, żeby klej dobrze spęczniał, bo inaczej on się po prostu nie będzie rozpuszczać w wodzie tak naprawdę. I podgrzewamy zawsze na łaźni wodnej. Co to znaczy? Dla współczesnego człowieka może to być nieoczywiste. Czyli bierzemy dwa garnki. W jednym garnku mamy wodę, w drugim garnku mamy spęczniały klej. Pomiędzy nimi dobrze jest włożyć coś, albo na przykład bawełnianą szmatkę, no coś, co się nie rozpuści w gorącej wodzie. Albo na przykład możemy podstawkę taką, jak nieraz na kuchenkach są takie metalowe, żeby była warstwa wody między dnami, powiedzmy, tych pojemników. Więc to wszystko wstawiamy w stanie zimnym i tamto, wstawiamy na kuchenkę i w miarę na wolnym ogniu podgrzewamy. I ważne jest nie przegrzać tego kleju. On nie może przekroczyć temperatury 70 stopni. Znaczy, to jest taka temperatura, kiedy jeszcze się da bez poparzenia włożyć palec. A najlepiej to wyłączać i ściągać z kuchenki, jak zaczął się, praktycznie cały klej się rozpuścił, a nie w całości, bo to ten proces jeszcze trwa. Więc ściągamy to z kuchenki i już teraz mamy klej, za pomocą którego możemy gruntować. Tak, a jeszcze, a proszę mi tam podać jakiś większy pędzel, tam na półeczce, Pani Julia. Mogę jedną deskę dla tej osoby wziąć, która ma dwie. I dla przykładu, super. Można? Jedną, to może moją. No, w tym sensie ja tutaj sobie już wzięłam, pozwoliłam sobie. I teraz bierzemy pędzel taki, no jakiś, który mamy większy albo mniejszy, może być większy niż ten. I teraz trzeba tym ciepłym klejem całą deskę nasączyć. I tak naprawdę musimy najbardziej zwracać uwagę na te miejsca poprzecznego cięcia. No, co mam na myśli, że włókna drewna idą w ten sposób, a tu jest jakby w poprzek przecięta ta deska, dlatego że w tych miejscach najbardziej klej będzie wypijany przez tą deskę i musimy pilnować, żeby wszystko było dokładnie nawilżone.
bo inaczej później ta tkanina, którą przykleimy, będzie się nam odklejać. I może tak do tego, żeby ten przepis był pełny, tu tylko słownie powiem, bo technologicznie nie możemy jeszcze wszystkiego zrobić. Jak wyschnie ten klej i będzie tekstura tej deski troszeczkę się zmieni, ona powinna tak troszeczkę, nie mocno, ale tak troszeczkę jakby się błyszczeć. Widać, że ona zmieniła po prostu swój charakter ze względu na to, że się napiła tego kleju. I potem musimy przykleić tkaninę. W naszym przypadku będziemy kleić gazę, dlatego że ona się bardzo dobrze przykleja i praktycznie nie ma nigdy z nią żadnych problemów. Ona nie robi pęcherzy powietrznych, no i żadnych bąbelków. I na początek to jest bardzo dobre rozwiązanie. Dawniej bardziej kleili lniane tkaniny, ze względu na to, że one praktycznie nie ulegają żadnemu rozkładowi, nawet setki lat. Ja też kleję lnianą tkaninę, ale wymaga takiej dużej dyscypliny. Czasami później trzeba rozcinać tą tkaninę, gdzieś tam podpuszczać jeszcze trochę kleju, gdzieś dociskać lepiej. Więc to jest takie bardziej ryzykowne, powiedzmy. I jak wyschnie ten klej już na tkaninie również, to potem rozrabiamy na bazie takiego samego kleju. Jeśli nam zabrakło, to w tym momencie bez problemu możemy jakby zrobić jeszcze jedną porcję. Tak samo czekamy, potem rozpuszczamy. I do ciepłego kleju wrzucamy, na przykład jeśli mamy 1000 gramów kleju rozpuszczonego w wodzie, czyli 90 gramów kleju plus 910 gramów wody, to do tej ilości, która będzie kilogramem powiedzmy, wkładamy gdzieś albo 1500 albo 1600 gramów kredy. Tutaj będziemy używać kredy polskiej, pozłotniczej tak zwanej. Może być szampańska czy bolońska, są droższe, są dużo bardziej drobne, więc polecam, ale 4 chyba razy droższe, więc wystarczająco dobra jest ta polska kreda pozłotnicza. I co jest ważne z samym gruntem, właściwie już z kredą, to że nie można, musimy jakby włożyć tą kredę do kleju ciepłego i żeby ona się w zasadzie sama utopiła. Troszeczkę możemy poruszać, żeby nie napowietrzyć tego gruntu. Możemy troszkę, jak ona będzie się topić, bo tego będzie dużo naprawdę. Troszeczkę poruszać na przykład łyżką, czy, no, czy jakimś narzędziem takim pomocniczym. I później zostawić to wszystko pod przykryciem. Najlepiej jest nakryć to wilgotną ściereczką i dopiero później pokrywką, żeby się kożuch taki nie zrobił na wierzchu. I zostawić to też do takiego, no takiego odpocznięcia, że tak powiem, na godzinę lub dwie. I później znowu podgrzać i wtedy trzeba ten grunt przecedzić. To ma dwie funkcje. I grudki jakieś nam się rozetrą. I też troszeczkę się rozbijają takie pacherzyki powietrzne, które się tworzą przy właśnie takim, no, łączeniu się tego kleju, bo on jest, no, nie jest zawiesisty, ale ma swoją taką gęstość. I wtedy ten grunt jest już przygotowany. Pierwsze warstwy możemy robić ciepłym gruntem, bardzo mocno wcierając pędzlem. I takich cienkich dwie warstwy trzeba zrobić, żeby jakby zakryć tą tkaninę. Natomiast wszystkie następne warstwy będziemy na pewno robić szpachelką, bo ta metoda daje dużo mniej bąbelków. Ostatnio nawet spróbowałam w ogóle zrobić od początku szpachelką i w ogóle nie miałam bąbelką. Także możemy w sumie też tak spróbować, że od razu zimnym gruntem. Ten grunt się galaretkuje, bo to w zasadzie tak, to jest skład bardzo podobny jak żelatyna. Żelatyną zresztą też można gruntować, ale ten klej jest lepszy. On jest troszkę zatruty, więc tak szybko się nie psuje. Więc ten grunt jak wystygnie, to proszę się nie dziwić, on się zrobi taki twardy, po prostu będzie się kroił nożem i to jest normalny proces, to nie znaczy, że coś tam się zepsuło albo zaschło. On nie zaschnął, on po prostu przybrał swoje te właściwości, które ma po rozpuszczeniu właśnie w zimnej postaci. Tych warstw będzie dużo, dwie takie, które powinny dopiero przykryć właśnie tą tkaninę. I no co najmniej 6-8 kolejnych warstw, żeby potem jak będziemy szlifować, żebyśmy się nie doszlifowali z tej tkaniny. Więc czasami mówią o tym, że trzeba mieć więcej warstw, na przykład 12. Ja jakichś symbolicznych liczb do tego nie przywiązuję, nie jest to konieczne, ale jeśli jest potrzeba na przykład podrzeźbienia gruntu i tak dalej, jakieś są różne zadania, to można zrobić grubszy grunt, natomiast nie polecam robić zbyt grubego gruntu, bo jak deska pracuje, ona w ramach powiedzmy nawet trzymania przez te wzmocnienia,
Ona jednak tam zachowuje się w różnych sezonach inaczej. Tam czasami się troszkę kurczy, czasami się znowu prostuje, więc ona gdzieś tam się rusza. I im grubszy mamy grunt, tym bardziej większe jest naprężenie, powiedzmy, pomiędzy warstwą deski i warstwą samego gruntu. Więc im lżejszy jest grunt, tym bardziej on jest przywiązany do tkaniny, tym mniejsza szansa, że ta deska jakoś tam się zachowa w taki sposób, że na przykład tam grunt pęknie.